Jośkiewicz przed galą KSW 55. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać, jak nastawienie przed debiutem dla największej organizacji w kraju? Dobrze, wszystko okej. W takim razie zapytam o wagę, no bo pewnie dlatego tych parę kilogramów do zrobienia było, wszystko poszło jak z płatka, czy jeszcze będzie dzisiaj wanna, sauna i tak dalej? Znaczy się nie, wszystko poszło generalnie dobrze, mieliśmy tam chwilę przestoju, ale to z racji tego, że bardzo wcześnie wstawałam do pracy i nie miałam jakby możliwości spania dużo, ale jest już teraz okej. Jest drobne zawirowanie, ponieważ Media Day i sprawy biurowe są w Warszawie. Jutro jest ważenie w Warszawie, gala jest w Łodzi, ty z Łodzi przyjeżdżasz. Jaki jest pomysł na to, żeby na pewno z tą wagą wszystko poszło dobrze i jak najmniej podróżować? Znaczy się, o tyle fajna sprawa, no, że ta Warszawa nie jest, Bóg wie ile kilometrów i to jest tak na dobrą sprawę maksymalnie 1,5 godziny drogi, więc jakby jesteśmy w stanie sobie to przeskoczyć i to jakby nie zaważy też na tym, że będę gdzieś rozchwiana, bądź problem z wagą i tak dalej, więc z tym nie ma problemu. Myślę sobie, że dobrze sobie radzę, ja nie mam z tym problemu. Wiadomo, jak lecę ileś tam godzin czasu samolotem, no to jest to problem, ale tu to raczej nie ma. Twoja rywalka, no wiadomo, w jakim klubie trenuje, jakie sparring partnerki ma, jak ty sobie z tym poradziłaś, no bo ciężej o lepszy klub do przygotowań dla kobiety niż Shark Top Team na dzień dzisiejszy. Może tak, może nie. Generalnie ja w to nie wnikam. Każda walka jest inna, każda zawodniczka jest inna i tak na dobrą sprawę, bez względu na to, w jakim klubie się przygotowuje, to dla mnie nie ma znaczenia, a wręcz przeciwnie, dla mnie jest znaczenie, z kim się trenuje i kto co potrafi i w czym mi może pomóc. Jakby nie ma to żadnej presji na mnie, że to jest Shark Top Team, wow i w ogóle, kurde, nie wiem, ciężko, że tak powiem, w zbroi mam, no bo to tak nie jest, to tak nie działa, tak? W takim razie o tych twoich przygotowaniach jeszcze bym chciał parę słów usłyszeć, z kim i ile trwały? Trwały długo. Nie no, żartuję. No tyle, ile optymalnie, no 6 tygodni, no może troszeczkę więcej, bo jeszcze byliśmy na obozie. No przygotowania trwały oczywiście z moim tatą Grzegorzem Chałubińskim, również z kolejnym trenerem Kamilem Wilkiem, z którym żeśmy się parterowo przygotowywali. Wiadomo, przyjechały jeszcze dziewczyny, trochę mi pomogły, między innymi Kasia Biegajło i serdecznie ją z tego miejsca pozdrawiam. No i przebiegały tak, jak miały przebiegać. Jedna ciekawostka jest związana z waszą walką. Jak ty zakończyłaś, że zrobiłaś sobie przerwę, czyli twoja ostatnia walka, to 2018 rok, to w tym czasie Karolina zaczęła swoją karierę tak naprawdę i w twojej przerwie ona zrobiła całą swoją karierę. Jak patrzysz na to, to nie dziwi cię to, że to ty jesteś underdogiem według bookmacherów, a ona jest faworytką, no bo jednak jesteś dużo bardziej doświadczoną zawodniczką, no razem z Asią zaczynałyście w ogóle. Wiem, jaka jest różnica, gdzie ty, gdzie Karolina i gdzie Asia, w ogóle jest straszny rozstrzał, więc jak ty na to patrzysz, no bo te kursy bookmacherów są dość zaskakujące, biorąc pod uwagę start twojej kariery. Znaczy powiem tak, osobiście na to nie sprawdzam i nie zwracam na to uwagi. To są każdego indywidualne podejścia. Mnie to tam nie bardzo interesuje. Myślę sobie, że kwestia jest tego, że nie wiedzą, w jakim jestem przygotowaniu, co robiłam przez ten okres czasu. Jakby moja przerwa nie wiązała się z tym, że miałam widzimisię i po prostu odstawiałam sobie trenowanie, tylko tak jak pewnie gdzieś tam dosłuchy były, miałam kontuzję kręgosłupa, potem operacja kolana, gdzieś to się tak nałożyło, że ta przerwa po prostu sama wypadła, ale to nie znaczy, że ja w ogóle nie trenowałam, bo pewnie śledzicie moje social media i tam nie do końca wszystko jest na bieżąco i jakby no nie ma tego, ile ja trenuję, ile nie trenuję, więc myślę sobie, że pod kątem tego też brali pod uwagę, że to ona może być faworytką tej walki, ale tak jak mówię, no to ring wszystko rozstrzygnie. To może jeszcze chwilkę zostaniemy przy tych ewentualnych wcześniejszych kłopotach zdrowotnych. Jak to w ogóle wygląda teraz w twojej sytuacji? Czy te wszystkie problemy, które gdzieś tam się przytrafiały, zostały już ostatecznie zażegnane? Zażegnane może nie do końca wszystkie, aczkolwiek na pewno na tyle, że jestem na dzień dzisiejszy mobilna do tej walki i jakby zrobię wszystko, żeby tą wagę wygrać i tak się przygotowywałam i psychicznie też nie mam jakiegoś spięcia, że boję się, że coś po prostu nie zadziała, więc na razie jest dobrze. Bo rozumiem, tak jak sama wspomniałaś, że właśnie nie było takiego kłopotu gdzieś tam z głową troszeczkę, że to może za wcześnie jeszcze ten powrót, że może to nie jest dobry moment, nie, czegoś takiego nie było. Nie było, absolutnie nie, zresztą jakiś czas temu były też takie pogłoski, żeby wziąć walkę, która odbywa się w Londynie z Orą
Olą Rolą. Ja wtedy byłam akurat na etapie szykowania się do operacji kolana i w zasadzie potrzebowałam 5 minut na decyzję, czy ja wezmę tą walkę, czy nie. Więc generalnie ja byłam wtedy w stanie wziąć tą walkę z tym kolanem. No a teraz po rehabilitacjach, nie po operacji, bo nie chciałam się ciąć, więc jakby po zabiegach no umożliwiło mi to, że mogłam się dobrze przygotować. 3/4 walk kobiet albo ponad 80% nawet kończy się decyzją. Karolina Wójcik dodała świetny pojedynek z Eweliną Woźniak na dystansie 25 minut, więc o jej kondycję martwić nie trzeba. Jak jest z twoją, czy jesteś gotowa na 15 minut na pełnym tempie, bo takie na pewno narzuci Karolina? No to zobaczycie podczas walki. No myślę, że jestem. W takim razie też o stójkę dopytam, no bo też nie jest tajemnicą, że Karolina lubi się w stójce bić. No doniesienia z szarków są takie, że naprawdę robi tam małe tornado, jeżeli chodzi o tę płaszczyznę i ty też lubisz wymieniać ciosy, także czy możemy spodziewać się wojny stójkowej od pierwszych sekund, czy będzie to rozegrane dużo mądrzej taktycznie ze względu na debiut największej organizacji w kraju? Słuchajcie, to jest walka, tam nigdy nic nie wiadomo. Tak jak wspomniałeś, ja też się lubię bić, ja tych ciosów absolutnie się gdzieś tam nie boję i nie należę do zawodniczek, które uciekają przed wymianą ciosów, a wręcz przeciwnie, gdzieś tam się sama w to ładuje. Ja to po prostu lubię, więc jeśli ona daje możliwość bicia się w stójce, to na pewno będzie. Jeśli będzie w parterze, jak najbardziej jestem na to przygotowana i pod tym kątem również się przygotowywałam. Będziecie się biły w małym klubie 100, 200, może 300 osób. Lepiej na debiut w KSW? Nie, no myślę, że okej. Czy żałujesz, że nie ma tych kilkunastu tysięcy w Atlas Arenie na przykład? Wiesz co, nie, chyba nie żałuję. Powiem wam, że po powrocie jakby po takim czasie dla mnie 200 osób, 300 to naprawdę spoko sprawa. Gdzieś tam nie ma takiej presji na głowę i jakby wchodzę na luzie. KSW generalnie wolno rozwija dywizję kobiet, no nie wiadomo, czy będzie 5-2 bardziej, czy 5-7. Nie martwisz się, że tych pojedynków ty byś pewnie chciała więcej, a one mogą być maksymalnie 2 w roku? Nie, nie martwię się. Słuchajcie, myślę sobie, że to jest kwestia tego, żeby one w ogóle były, tak? Nie będę rozbierać tego na czynniki pierwsze, czy tak, czy siak, tylko po prostu chciałabym, żeby one były i jakby mamy tak zakontraktowany nasz kontrakt, że one będą, więc jakby na razie się o to nie martwię. Na pewno Sylwia Juśkiewicz ma bardzo wysokie ambicje. No trzeba przypomnieć, że poprzednia mistrzyni KSW w kategorii słomkowej walczyła w Madison Square Garden. Taki jest też plan Sylwii Juśkiewicz? Nic wam nie powiem. Wszystko zobaczycie na walce. To co, dziękujemy i do zobaczenia Dziękuję. Po walce. Dziękuję.